Hejka, hej kochani, witamy was bardzo serdecznie. Dziś jestem tylko z Lideczką, bo idziemy na badania. Jesteśmy już pod poradnią psychologiczno-pedagogiczną. No i dziś Lideczka będzie mieć pierwsze badanie. Dojrzałość szkolna, sześciolatka. Zobaczymy, czy Lideczka nadaje się do pierwszej klasy, czy lepiej ją posłać do zerówki. Kocie, jesteś najlepsza, wiesz? Jesteś najlepsza, wiesz? Jak rozwiązywałaś tutaj zadania? Łatwe. Wszystko było dla niej łatwe, bo znalazłam na internecie takie różne testy, więc sobie poćwiczyłyśmy troszeczkę. No idziemy, zobaczymy. Także dam wam później znać. Popowiadamy, jak było, tak? Dobra, lecimy. Wszystkie butelki nam popękały. Lili, zgubiłaś tę swoją, tak? Gabciu. A mi widać się jakoś kapie. A mi, wiesz co, od spodu się cały... Dziura jakaś się chyba zrobiła. Cały popękł. Połamał się, więc musimy kupić nowe bidony. Wcinamy teraz batona na połowę, ale mam jeszcze takie bakalie suszone. I... A zaraz pokażę. I będziemy jechać chyba autobusem. Lecimy do domku. Jesteśmy po badaniach. I powiem wam wszystko w domu, w ciszy i w spokoju. Ale ogólnie Lili wypadła super. Tak jak wiedziałam, no ja znam moją super genialną Lileczkę, Malineczkę. Bija ze mną, jechałam autobusem. No to teraz zabieram Lili na wycieczkę autobusem. Patrz, jak się dziewczyna cieszy. Tak. Ten autobus jedzie do Ciociaki. Do końca, jakbyśmy chcieli jechać. Skąd wiesz? I jest i Mijeczka. Proszę bardzo, babcia nam ją tutaj przeprowadziła, bo babcia jechała gdzieś. A ja jeszcze kupiłam po drodze truskawy, jeszcze są, jeszcze malinki. Gdzie idziemy? Tędy idziemy? Dobra, no to chodźcie, dziewczyny. No dobrze, to chodź na siłownię, to tutaj możemy. Okej. Dobra, idę, zobaczę nową siłownię. Proszę bardzo, fajne to są te siłownie. Idę, koteczku, na każdym podwórku siłownia. A dziewczyny uwielbiają. Zobaczcie, Lili. Jaką ma tę moc. Jaka sprytka Lili. Zamiast siedzi, to sobie stoi, proszę bardzo. Jesteśmy kochani. Już tutaj się działo, dziewczyny. Tyle rzeczy robiły, zjadłyśmy obiad i takie tam. I powiem wam, że cały czas jest coś do roboty. Zimno teraz jest, tak. Dopiero było upały, teraz jest zimno, patrz. A mi cały czas ktoś coś pisze. Wyłączamy teraz Lileczką. Tu jest gra. Mija, grasz z nami? Do czego? Najpierw na badaniu, słuchajcie, bo to było badanie pedagogiczne. Pani na przykład, tak jak ja byłam, kazała Lileczce pokolorować rysunek. Potem robiłam labirynty. Mija będzie malować pazurki? I dopiero potem... To chodź tędy przyjdź, koteczku, żebyś tutaj, o proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, no co tam miałaś zrobić? Szlaczki, labirynty. Potem miałam... skakać na jednej nodze. Stać potem na drugiej. Dałaś wtedy? Łatwe. Łatwe to wszystko było, nie? Potem miałam podnieść lewą rękę do góry, prawą i pani się pytała, co to jabłko. A co to? I ty musiałaś powiedzieć jabłko. Nie. A co to jest jabłko? Co to jest latarka? Światło, które może wstrzymać. Ty tak powiedziałaś? No. O, super, Wiotala, ja tu nie słyszałam tego. To może być białe. To jest niebieskie. To może być białe. Co to jest? A może jakaś inna jest? Pewnie mam powiedzieć. No, co tam jeszcze było? Co to jest? A takie rzeczy inne. Jeszcze miałam, że pani powiedziała na przykład lyk, a ja musiałam powiedzieć, co to za wyraz. Miałaś? Lili była najlepsza. Pod tym względem była najlepsza. Powiedziała, wszystko wiedziałaś chyba, tak? Pani powiedziała, że takiej dziewczynki nie było, nie? Ale wiecie co, na początku jak Lileczka miała sama zostać, no to była bardzo smutna i nie chciała, żebym wyszła. Ale ja sobie tak pomyślałam od razu jak wyszłam, w tym momencie sobie pomyślałam. Później rozmawiałam po całym badaniu z panią i mówiła, jak Lili wyszło badanie, że no jest troszkę wstydliwa, ale słuchajcie, to jaka ona teraz jest, to dla mnie to jest mega otwarta. Jak Lili była mała,
to na nią nawet nie można było spojrzeć, bo był płacz. Więc zawsze jak rozmawiałam z jakimiś znajomymi, to tylko mówiłam, proszę, ale tego nie patrzcie na nią. Nie patrzcie się na nią, rozmawiajcie, ale się nie patrzcie na nią. Ktoś miał ją wziąć na ręce? O mamuniu, nie, do nikogo nie poszła. Tylko do taty. I mamy. I chciała, to musiała tak się... Chciała brać. Nie, nawet nie brać na ręce, tylko tak musiała takie podchody robić, żeby w ogóle dotknąć się. Jedzie! Słuchajcie, jeszcze ostatnie badanie, które pani powiedziała, że no to w ogóle nie powinna brać pod uwagę, no to to jaka jest flaga Polski, ale Lili wiedziała jaka jest flaga Polski, ale nie wiedziała stolicy, nie wiedziałaś jak powiedzieć? Mm. Powiem, że Warszawa. Na, Warszawa, no to tak wiem, że teraz wiesz, że Warszawa. Co do nauki, bo dużo osób również was pisało, że... Kiedy gramy? No już gramy za chwileczkę. No dobra, teraz ja. A ja 5 rzuciłam? Ja rzuciłam 4. No to gdzie ty jesteś? Dużo osób z was pisało, żeby Lili nie puszczać do pierwszej klasy. Ale wiecie co, ja mam też takie inne... Jeden. Mam inne wymagania co do nauki. Weź, wygrasz znowu. Mam inne wymagania co do nauki, ale zatrzymałam Lili książki i te ćwiczenia ze szkoły. Mam cały całą folder i mi w ogóle mam folder z przedszkola, to też wam kiedyś pokażę, tak fajnie na zakończenie roku pani jej zrobiła. I ja wam poopowiadam, jak ja to widzę wszystko, nauka. Oczywiście lepsza nauka by była w Irlandii, ja wiem. Irlandia, Anglia, system nauki jest naprawdę bardzo dobry. Dzieci tam chodzą z przyjemnością do szkoły, ale ja chcę, żeby Lili też tu z przyjemnością chodziła, więc nie będę kładła aż takiego dużego nacisku. Ale wszystko wam poopowiadam. Chcę, żeby poszła do pierwszej klasy. Chcę, bo wiem, że jest bardzo... Możesz, proszę bardzo. Rozwinięta, teraz ja. Czekaj. Możesz się ruszać, moi. Jest rozwinięta, jest inteligentna. Mijeczka nie wiem, czy bym ją dała, bo lepiej chyba jak... Zresztą jeszcze nie wiem, za 2 lata dopiero będziemy podejmować tę decyzję. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Może ptaszyna tak nagle zrobić wow, chociaż ptaszyna też jest super cwaniara, nie Lili? 6. Nie, nie wierzę. No, no ja będę gadać tutaj do was, a Lili będzie wygrywać. Także pierwsze badanie mamy za sobą. Lileczka przeszła bardzo dobrze. Naprawdę bardzo. Dużo było powyżej przeciętnej, dużo było przeciętnej, parę było poniżej, ale to tak naprawdę pani powiedziała, że to jest przeciętna i tak nie wiedziała sama co napisać. Dobra, teraz ja dalej. Pytaliście się mnie też, jak się czujemy w Polsce, czujemy się rewelacyjnie, czy coś mi przeszkadza, jakie takie, wiecie, pierwsze wrażenia. Więc pierwsze moje wrażenie to było, jak jechałam samochodem, oczywiście, bo po drugiej stronie jest kierownica i na głównych drogach jadę za samochodami, ale na takich drogach, wiecie, osiedlowych, no parę razy pojechałam pod prąd, ale to za chwilę, wiecie, od razu, ups, coś jest nie tak, także na rondach i na takich większych drogach, nie, 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 normalnie, jeszcze za samochodami, to jest dobre. No właśnie odczucia takie. Jak się czujecie w Polsce? Elmija, jak się czujesz w Polsce? Dobrze. Fajnie u babci? Tak, fajnie, bardzo, fajnie. Bardzo. Ogarnęłam dziewczynę kciuszki. 1, 2, 3, 4. Co ptaszek oznacza? Że musisz puścić kostką i iść tyle do tyłu. Ogarnęłam... Jeszcze raz. Jeszcze raz. No, ogarnęłam dziewczynek ubrania i powiem wam, że jak to wszystko rozpakowałam, mama dała nam tutaj całą taką głęboką, wielką szafę, to powiem wam, że już mi się nie chce tego składać i nie wiem, czy się wyprowadzać od mamy. Tym bardziej, że mój Paweł będzie, wiecie, w trasie, to też nie wiem. No nie wiem na razie, wiecie, to finansowo... jeden. Finansowo dużo trzeba będzie... Wiecie, płacić za czynsz, najem, więc jak na razie mi jest dobrze u mamy, nic mnie tam, wiecie, nie denerwuje, mogę pracować, możemy kręcić vlogi, dogadujemy się bardzo, bardzo, tym bardziej, możemy się zawsze dogadać co do gotowania, wiecie, nie muszę codziennie gotować, bo mówię, mama, dzisiaj ty ugotujesz, jutro ja, no i to jest super, ale też można zjeść na mieście, bo takie jedzenie z typu z baru mlecznego, to dziewczyny jedzą. Także tyle jest fajne. Tutaj niedaleko mamy parę takich dań na wagę, więc takie domowe obiadki. Super, dziewczyny jedzą. Co do budowy. Oj, miałam wam opowiadać o budowie trochę. No, więc mój Paweł zabiera nie mnie. Nie się. Aha. Dobra, powiem, raz, dwa, trzy. Oj, go znowu rzucać tyle. Teraz rzucałam, a teraz do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mija, pomalowałaś te pazurki? Nie. Jeszcze? Zaraz kończę. A, zaraz kończę, dobrze. Miałam wam poopowiadać o budowie.
mój Paweł zawozi mnie na budowę i on mi wszystko tłumaczy. Mówi, ty jesteś pani inwestor, a ja twój kierownik budowy. Tak się śmiejemy, bo słuchajcie, ja na przykład nie widziałam jeszcze żadnego budowlańca, nie byłam tam, co tam się dzieje, tylko jadę, robię zdjęcia, nagrywam coś tam z drona. Także zobaczcie, co tam się teraz dzieje. Opowiada mi na przykład, ile piachu przyjechało, ile ciężarówek piachu potrzebne było na to. Wiecie, no po prostu mi to opowiada. To nie wiem, czy mi to potrzebne, niepotrzebne, ale słucham, co mi mój kierownik budowy opowiada. Śmieszne to jest, fajne, on tam całymi dniami siedzi. Do tyłu, ale dobrze, że rzuciłam jeden. Kupowaliśmy ziemię i słuchajcie, ci, co ją sprzedawali, czekali 3 miesiące, ponad 3 miesiące, prawie 4 miesiące na warunki zabudowy. I my, ja wam mówiłam, że budujemy dom parterowy i potrzebujemy dom bardzo szeroki i wszystko zmienialiśmy. Linie zabudowy zmienialiśmy, dach zmienialiśmy, no i szerokość zmienialiśmy. I słuchajcie, my wtedy pojechaliśmy na narty i dostaliśmy po 8-9 dniach dostaliśmy nowe warunki zabudowy, na które powinniśmy czekać, tak jak nam powiedzieli, prawie 3 miesiące. Co chcesz? A dobrze, podać ci? Nie dostaniesz? Dobrze. Wzięłam cały wieszaczek z bransoletkami i tak wieszam taki wieszaczek, proszę bardzo. Tiruriruriru. O, którą chcesz, kochanie? To korale? Jakie te korale? O, takie gdzieś. Rzucę za ciebie. Dobra, możesz za mnie. O tu. Ty, Lili, chcesz korale jakieś? Albo bransoletę? Nie, dzięki. Także z papierkową robotą naprawdę nie czekaliśmy długo. Od razu, tak jak mówiłam, po paru dniach dostaliśmy warunki zabudowy zmienione. I to naprawdę bardzo zmienione. Plus pozwolenia w każdego rodzaju też bardzo, bardzo szybko. Także tak, jak na razie wszystko ok, nie denerwujemy się, nikt nas nie denerwuje, ekipę mamy super, no ale zobaczymy, wiecie, jak to będzie później, bo to nigdy nic nie wiadomo. Także jak do tej pory wszystko jest super, 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 super. Będzie domek, jaki będziesz miała pokoik. I Lili dzisiaj jadłyśmy obiad, a Lili powiedziała, że chciałaby wybudować, co byś chciała? Zamek. A dlaczego zamek? Zamek jest duży, fajny. To ja mówię, no to budujemy taki. Taki zamek. Ale będzie dużo drzwi obok. No tak. Będą drzwi. Będą. I ładny dywan. Zrobimy ładny dywan. I coś jeszcze jest w zamku. Fioletowe ściany. Pomyślimy. Ale co najważniejsze, co powiedziałeś, że czego nie będzie? Tronu. No właśnie, mówi, mamo, ale nie będzie tronu. Ja mówię, zrobię ci tron, będziesz miała swój tron. Będziesz księżniczką, a ja królową. I dziewczyny zaczęły się śmiać, że a babcia? A babcia to będzie babcia królowa. Ja tak wymyśliła. Ja jestem królowa. To i duża się... kuchnia. Dobrze, będzie duża kuchnia. A kto tam będzie gotował? Królowa nie gotuje. Włosy jakieś takie mi się porobiły, zobaczcie, bo taką tylko, o, szczepione. Chciałabym polecić z Lularof, mają kosmetyki i to bardzo fajne kosmetyki. Ja tutaj mam glinkę. Glinkę? No, glinka, ale zobacz, bo to jest taka glinka w takim tym, bo to jest w proszku, wiesz? Troszeczkę takiej glinki z wodą przegotowaną wymieszam sobie, a później maseczka na twarz. 15 minut i jak zaczyna wysychać, to trzeba ją sobie tak ps, 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 ps. I po 15 minutach mam takie fajne ręczniczki. Tak wycieram, zmywam. Super są te ręczniczki też. Także taka glinka i tutaj czytałam też, że ona jest na włosy dobra. No, także mam o cyk, cyk, cyk. Coś takiego i mam jeszcze masło do ciała. Chcę zobaczyć? Masło? Mhm. To wygląda jak... Pachnie jak cytrynka. Ale sam. Mhm. Chcesz na rączki? Proszę bardzo. Zobacz, zrobię ci masaż. Super, przepiękne moje rączki. Tak. Wiesz, jak będą nawilżone bardzo. Narwała sobie również buźkę. Piękne, jaka łaka. Kogo to pierścionek? Mój. Mój to jest. Pierścionek truskawka.
Dobra. To nie truskawka, tylko marchewka. Marchewka, I'm sorry. Mama Fredka nam dała te pierścionki i ona powiedziała, że taki bucik i... A Fredek to kto to? I bo rybka. Widzowie nie wiedzą, kto to Fredek. Fredek to wujek. Dostały tak naprawdę szpilkę i... Marchewkę. I marchewkę. I długą marchewkę. Tak, i ja też dostałam marchewkę. Musisz odsunąć koteczku. Tak. Jest marchewka. Tak. Proszę. Jedna chce tańczyć, druga nie. Powiem wam, że dziewczyny sobie wymyśliły tyle zajęć dodatkowych, że ja tylko ogarniam. Właśnie chciałam się zapytać, jeżeli ktoś jest z Radomia, to polećcie mi, gdzie dziewczyny zapisać. One chcą chodzić tak. Chodźcie, powiedzcie, na co chcesz chodzić, Mija? Chcę na gimnastyk. Na gimnastyk? Na gimnastykę, na co jeszcze? Chodzi na elfins i na klas elfins. Hello, hello, jesteśmy w trasie. Gdzie jedziemy, dziewczyny? Do zachodu słońca. Nie, naszego domku, na działkę zobaczyć. Tak, jest już tatuncio. I tatuncio powiedział, że coś tam się zaczęło dziać. To znaczy, ja już widziałam zdjęcia, no ale na żywo jedziemy zobaczyć. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, ale pan idzie z papugą na ramieniu. Jesteśmy kochani, proszę bardzo. Dzieje się, dzieje się. Ja ani jednego pracownika, dzieje się. Ale powiem ci, że wiesz co, nie zauważyłam aż tak bardzo, jak teraz no, lataliśmy dronem tych. Czego? Rogów. Winki. Ja to już zaczerpnęłem fachowego języka. Mówię, że ty jesteś... Winki nie zauważyłaś. Szefuncio budowy, proszę, proszę. Nie zauważyłaś obsadzonych winki. Oj, Acie, no powiem wam, a że... A dużo zeszło, bo jest dużo tych winkli, zaś ile jest. W normalnym domu są 4. A tu już są. Już jest 5 tutaj, 6, 7 i jeszcze nie wszystkie. O matko. Teraz będzie na taką wysokość, żeby tak na całości tutaj. O, czyli tam jest najwyżej, tak? Tak. Mhm. I wszystko będzie zasypane piachem. Mhm. I na to wylewany beton będzie. I to będzie tak jakby na podłoga. Ale numer, tu wysoka ta podłoga. Wysoka od ziemi. A bo trzeba się podnieść troszkę, tak? No i w ogóle zawsze tak się robi, a potem się podnoszą ile jakiś spadek.